wszystkim, z tej strony Gosia. I dzisiaj witam Was jeszcze trochę zaspana. Patrzcie, jest godzina 8:51. Wcześniej, a ja już ubrana po kawie, słuchajcie. I wychodzę w ten deszczowy poranek. A wychodzę, bo jedziemy... zabieram Was, wszyscy jedziemy na poletko dyni. Słuchajcie, Pumpkin Patch. Jest to takie poletko, gdzie podobno są dynie do wyboru, że można sobie wybrać takie po amerykańsku, słuchajcie. Ja zawsze takie coś, zbieranie jabłek samemu, wycinanie choinki i wybieranie dynki, to jest z amerykańskich filmów, a się okazuje, że to normalnie jest tutaj. Nie wiem, czy zawsze było, czy to jest coś nowego, nigdy po prostu jakoś się nie zainteresowałam, a jest. To będziemy jechać gdzieś do, zapomniałam gdzie, to Wam powiem z samochodu, bo będę wtedy wiedzieć. Teraz nie wiem, mózg jeszcze nie pracuje, słuchajcie, jeszcze nie. Jakoś mi się usta świecą, to pewnie poranna ślina, no obrzydliwe. Zobaczymy, co jest na poletku, jeszcze pokażę Wam. Ubrałam moje Vansy stare, a to dlatego, że... Słuchajcie, moje kalosze, Huntery, kto by pomyślał, że... Ja myślałam, że Hunter to mi do końca życia starczy. Słuchajcie, dziurę mają. I to dziurę z boku, takie rozcięcie w dwóch miejscach. Nosiłam je tylko w celach noszalniczych. Nie byłam w jakoś dziwnie niespokojnych chodzeniowo miejscach. Nie wiem, jak się zrobiły te przecięcia, ale są takie, że mi normalnie woda w nie leci, w dziury. Więc niestety muszę kupić nowe kalosze i założyłam buty, których mi nie żal, bo tak naprawdę nie lubię tych butów. Więc idziemy teraz w tą... No to Wam pokażę, bo normalnie... No przestało padać, ale obudził mnie rano deszcz. Padało w parapet, teraz już nie. Zobaczy, a wieje, no powiem Wam, nieładna pogoda. Drogi. Zobaczymy, jak to pójdzie, ale słońce wychodzi. Nieprawdopodobne, tak lało, słuchajcie, jeszcze widać zalane lusterka, a teraz ładnie, może się uda. Chociaż przewiduję, o jesień, jesień, złota szkocka jesień. Właśnie dostałam parę komentarzy, że co ty gadasz w Szkocji pięknie. W tym roku rzeczywiście, powiem Wam, chciałam powiedzieć w miarę sucho, no i dzisiaj lało, ale jest suchość, jest słoneczność, więc i jest szkocka jesień. A teraz mówię, zobaczymy te dyńki, jaram się, bo chciałabym, powiem Wam co chcę, właśnie, marzenia dyńkowe. No co to taki... chciałabym dynie rozmiarów dużych, żeby postawić na próg, przed dom. Taką, ojej, jakie brzydkie, żeby postawić na próg przed dom, ale powiem Wam, krzyczę i zapowietrzam, nie wiem czemu. Taki poranek, jeszcze taka niby zaspana, już krzycząca, widzicie? O. Patrzcie, jesteśmy, coś tu widać, Kilduff Farm. I jest, powiem Wam, napchane, ludzi pełno. Pierwszy dzień jest dzisiaj otwarte i już jest wszystkich dużo. Także zobaczymy co, jakie duże dyńki, już widzę, ale ekscytacja. Patrzcie, są dyńki i tutaj bierze się taczkę i po prostu do taczki się ładuje dyńki. I zobaczymy, czy coś znajdziemy. Te są do cięcia, do wycinania, tam podobno są inne do gotowania, także jest duży wybór dyń. A tutaj patrzcie, Giant Jim, wielki Jim, ma 36 kilo, tylko nie wiem, który to Jim, no chyba ten. A te to pewnie Bill i Simon, tak je nazwiemy. Dobra, może być, biorę. Thank you.
Ale powiem wam, że te dynki są przepiękne. Wszystkie takie okrąglutkie. Dobrze odżywione. Światłem. Zimno. Patrzcie, zielona taka. Zieloną też bym chciała. O, ta z żółte. Się żółci. Zieleni się i się żółci. Jest trochę białych. Ale głównie normalne. Już wybrałam dwie, słuchajcie. Dużą i małą. One są chyba na wagę. Nawet nie wiem, jak to działa, słuchajcie. Nie wiem, ile zapłacę, ale ta zielona mnie kusi. Powiem wam, że fajna, że mi się podoba, że jest ombre. No to ja nic nie widzę. Wezmę. W Błocku, słuchajcie, wszystko ufajdane. O, nawet spodnie. Interesujące. W ogóle zauważyłam, że one wszystkie są już poucinane, że nie trzeba ich wyrywać, nie trzeba nic, one wszystkie są już poodcinane, więc po prostu się wybiera taką, jaką się chce. Ułatwienie. Białe tylko są duże. Powiem wam, że białej dużej nie chcę, chciałabym małą, ale małej białej nie ma. A taka zieloniutka. O nie, patrzcie na to. Ktoś upadł. O nie, ale straszne. Dobrze, że nie ja. Głupoty. Patrzcie, a tutaj ktoś czekał na te dynie, żeby urosły i się nie doczekał. Pumpkin can. Pumpkin. Pumpkin. O. Patrzcie, słońce wyszło nagle. To są moje dynki. Wymieniłam tą zieloną na taką z purchawkami, ale teraz żałuję, muszę znaleźć chyba zieloną. Ale słońce wyszło, jak ładnie nagle. Tutaj jeszcze są jesienne kwiatki, a tutaj patrzcie, już pola. Pola i nic tutaj więcej nie ma. Tu jest bardzo ładnie, patrzcie, ktoś miał naprawdę dobry pomysł na biznes. Rozkręcili bardzo dobry biznes tutaj. Patrzcie na to, cykl życia dyni. Tak wygląda życie dyni. Z ziarna do dorosłości. Jak każdy z nas. W takim momencie jak dziś wszyscy jesteśmy dyniami. Patrzcie na to, wiedźmy mają rytuał. Jakieś przetwory tworzą, siano gotują. Ej, ale fajne, ale pomysłowe, takie proste. A wiedźmy tutaj tańczą na wietrze, ale super. I tu budka. Ej, musimy zobaczyć budkę. I traktor jest. Fajnie. A tam podobno jest coś do zjedzenia i wypicia. Powiem wam, że gorąca kawa byłaby fajna. Nie mogę, siano gotują. Patrzcie, jaki ładny ten domek. I z każdej strony można zrobić zdjęcie. Ale pomysły. I to normalne półki takie. Nie można nawet wejść do środka. Po prostu postawili na te półki dynki i tyle. I się biznes kręci, słuchajcie. Każdy chce zdjęcie. Ale fajne. O, proszę bardzo. Selfie z domkiem. Ej, patrzcie na te pająki. Jakie głupie, jakie fajne. Ktoś miał taki pomysł, tak mi się to podoba. Patrzcie, jaki fajny samochód. Zaraz sobie zdjęcie przy nim trzasnę. Super. O, jeszcze słońce wyszło. Szybko zdjęcie. Patrzcie, tutaj jest labirynt z jodą, więc chyba się przejdziemy przez labirynt. Zobaczymy, gdzie on nas zaprowadzi. Czekajcie. Ej, a to jest Wonder Woman. Tak. Tu ślepy zaułek.
I dziecko tutaj w trawie. Fajne. Patrzcie, jaki pszczelarz wypchany. Wdepnę w dziecko. Patrzcie, tutaj w tym wielkim kartonie kompletnie nie zauważyłam, że też są dynki i one są inne. One tutaj mamy takie dynki, widzicie, takie bardziej smukłe, a te mają takie wgłębienia i te są super. Tylko że z kolei one są takie splaszczone. Ja chciałam taką do góry, więc jest dylemat. Ale te są takie prawdziwe dyniosy. Ale fajne. Chyba też można brać z tego pojemnika, bo widzicie na przykład tu już coś pleśnieje, ta góra. O, widzicie tu. Także chyba można brać. No co, nie będą ich później wywalać. Teraz pomyślę. Chciałabym dynię. Czekajcie, bo już ostatnie wybieranie. Taką, żeby była większa od tej, a mniejsza od tej. Czy to jest większa, mniejsza? Nic nie widzę. Nie jest łatwo być perfekcyjnym. Pójdę tu. Niech mnie pocieszy. A ta? Tą biorę. Ta idealna. Dobra, słuchajcie. Idę ważyć dynię. Zobaczymy, ile zapłacę. Ale powiem wam, zabawa przednia. Przednio, klawo, klawo. Także zobaczymy, ile zapłacimy. Słuchajcie, zapłaciliśmy 22 funty za te dynie. Jest to dosyć dużo, a z drugiej strony no płaci się za całą atrakcję. Chociaż w sumie za atrakcję zapłaciłam 6 funtów. To wygląda tak, że 6 funtów kosztował tak jakby wstęp i płaci się za samochód. Czyli może być nieograniczona ilość osób w samochodzie i wtedy jest 6 funtów. Plus płaci się za dynie. Największe dynie kosztują 7 funtów, a później mniejsze tam chyba są po 5, 3, więc tyle mnie wyniosło, 22 funty i najgorsze, że nie było kawy ani herbaty, bo się zepsuł generator prądu, więc trochę wymarzłam, wywiało mnie, słuchajcie, wiucha, jest zimno, ale przynajmniej nie padało, także teraz jedziemy do domu, słuchajcie, jedziemy do domu, trzeba się wymyć, trzeba się oporządzić i oporządzić te dynki, bo chcę postawić je przed domem, także zobaczymy, też wam jeszcze nagram, jak będą wyglądać, bo jestem sama podekscytowana, ale powiem wam, zabawa fajna, właśnie tak jak było dużo dzieci, także dla dzieci, a ja dziecko, no to dla mnie też rewelacja, także teraz do domu, bo zimno, na kawkę, herbatkę, umycie i ocenienie zakupu. Patrzcie, nie wygląda źle, w sumie wygląda całkiem fajnie. Tu jak do mnie ktoś będzie schodził, to tak, o, ma dyńki. Ładnie takie wejście tworzy. Także w sumie tak chciałam, żeby była większa, mniejsza taka kompozycja, jest idealnie. Tyle, słuchajcie, piję herbatę gorącą i pozdrawiam was ciepło, przesyłam buziaki, całusy, uściski, życzę udanego tygodnia. My zobaczymy się bardzo, bardzo niedługo w kolejnym fascynującym vlogowin. Wytrzymajcie się ciepło i do zobaczenia. Pa!